Michał Pietrzak po świetnym, przyznam chyba, życiówka, naprawdę, zgadzasz się? No myślę, że tak, no jeszcze mi się udało skończyć walki, dziś pierwszy raz, skończyłem szybciej niż 3 rundy, walczyłem, no jestem zadowolony z walki w ogóle. 2-1 smakuje lepiej niż 1-1, tak, 0-1. Tak, myślę, że się już rozkręciłem, że już ta przegrana pierwsza z programu MMA Master dała mi coś do uczenia i myślę, że teraz, mam nadzieję, że będę szedł tak jak teraz poszło. Był ten moment, kiedy trafiłeś swojego rywala bardzo mocno, zachwiało nim, tam się cofnął, ale jakoś tak zachowałeś się przytomnie, nie poszedłeś tak, wiesz, na całość, tak? Ja starałem się walczyć też tak racjonalnie, nie podpalać się za dużo, bo czasami się, coś źle się kończy dla drugiej osoby. I szedłem sobie stanowczo i też tak się nie podpalałem, poczułem, że już po tym duszeniu, była jedna próba, druga, że też mi ręce trochę opadły, spuchły mi i także oszczędzałem siły i nie szedłem na jedną akcję, tylko rozkładałem je. Tam w pierwszej rundzie właśnie było duszenie, to było brawo chyba, tak mi się wydaje, gdzie miał wykręconą po prostu głowę twój rywal. To już chyba było tak blisko tak naprawdę skończenia, tylko tam przerwało. Nie, wyszedł z tego, ale było dosyć blisko, zdaje się. Tak, już czułem to, bo pod koniec, już było koniec czasu, tak, koniec rundy. I jeszcze Andrzej Kościński nam przeszkadza. No i myślę, że teraz już mi się rozbiłem, nie? Przez trenera, ale... Ale macie świetny bilans, 9-1 zdaje się w tym roku, a w zeszłym, i to już teraz na tym etapie, w zeszłym było chyba 9-3. Tak, tak, no na razie idziemy do przodu, jesteśmy nie... Na razie nie pokonali, tylko mam nadzieję, że będziemy szli tak dalej z takim bilansem. Już pytałem dzisiaj każdego Ankosiarza dzisiaj o to, kto dla kogo jest inspiracją w klubie i ty masz jakąś taką inspirację wśród zawodników, do kogo, wiesz, kto tak cię nakręca do działania? Ogólnie nie mam typowo jednej, jest parę, każdy próbuje siebie wspierać, jesteśmy drużyną i nie faworyzujemy sobie, tylko jesteśmy drużyną, idziemy jeden za wszystkich, każdy co walczy, cały klub popiera, jest z nim i to jest, mi się wydaje, że to jest najlepsze w takim klubie, taka atmosfera jak jest u nas. To było naprawdę świetne i bardzo imponujące poddanie, natomiast był taki moment, kiedy przerzuciłeś rywala przez bark, zszedłeś z nim do parteru i natychmiast poszedłeś do techniki kończącej, już teraz nie pamiętam jaka, ale całość wyglądała tak niesamowicie, że gdybyś to pociągnął, to daję słowo, to by było poddanie roku. Ja coś próbowałem, taki ala Jaxarów, takie zapaśnicze, ale też czułem, że trochę już byliśmy spoceni, ta ręka ślizga No wyszło jak wyszło. Mówisz, że teraz nakręcasz tempo, przyspieszasz, to wiesz co chciałbyś robić dalej? Tak, cały czas się bawić, nie? Jeszcze teraz sobie odpoczywam, bo za tydzień akurat mam Mistrzostwo Polski, Bydgoszczy. Także ja będę sobie jeszcze 4 kilo po tej walce i będę startować za tydzień. Także jeszcze na razie nie robię odpoczynku. Tak jest, co? Jeszcze raz gratuluję wygranej, świetnej i do zobaczenia jak najszybciej. No, dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Chciałem pozdrowić jeszcze na koniec Family House, Autokalizatory, Jucha Beto, Pitbull, Candeo i jeszcze wszystkich, co nie wymieniłem. Dziękuję. Trochę ich jest, zgadza się. Dziękuję. Dziękuję.